Paweł Adamowicz, Krzysztof Czorek, mistrzowie Polski 2016 roku. Mirosław Rakuś, Grzegorz Stachowicz, wicemistrzowie Polski Dębowa 2016. Grzegorz Ogierman, Paweł Adamczyk, drudzy wicemistrzowie Polski z Dębowej 2016 roku. Namysł Jan, Bogumił Rogowicz, Wildcard Poland, Gosławice. Rafał Olejnik i Rafał Studziński, Bitebox Cup Spalona. Maciej Hędzel, Marcin Nowosiad, PFK Radymna. Tomasz Śliwa, Maciej Jabłoński, Paweł Nowojowski, Bielski Maraton Karpiowy. Wiśniewski Marcin, Daniel Deska, Karp Shop za kilka Grand Prix. Marcin Rowicki, Andrzej Pluta, Łukasz Kujawiak, World Carp Tournament Uroczysko-Karpiowe 2017. Mateusz Podgórski, Winowicz Krystian, Wielkopolska Letnia Karpiada Imbadera. Paweł Pastrykiewicz, Rafał Kuflik, Zawody Karpiowe, Krapkowice, Wirownia Golf. Mirosław Krasucki, Monika Krasucka, Marcin Krasucki, Pomorska Potyczka z Amber Carp. Wiesław Fiedorczuk, Karol Fiedorczuk, 12 meeting Karpin Lupa. Jung, das ist Jung Peterheit, Michael Müller. Wir haben zweiten Platz belegt bei Weltbox Cup 2016. Romaniu Wladimir. Adrian Górski, Kornel Stużykiewicz, Pomorska Potyczka, Ader Karp, Miłoszewa. Jacek Żanka. Radosław Romanowski, Manewry Klubów Karpiowych Dębowa 2017. Łukasz Pawlik. Artur Karol. Bitebox Cup Dębowa 2016. Dawid Kawa. Tomasz Młodzień. Wojciech Czapla, Cypryniada na rogach. Marek Barteczko. Łukasz Wróbel, 20. Zdzieszowickie Dni Karpiowe. Marto Smoleń. Winicjusz Białek. Robert Kwasigroch, trzeci Pomorski Puchar SBS. Paweł Kmit. Patryk Garet, Polonia Karp Champions 2016. Radek Rakoczy, Uroczysko Karpiowe 2017. Ilona Studzińska. Mary Żydek. Dawid Wadowski, Turnament Tracker 2, Uroczysko Karpiowe. Adam Kania. Sławomir Jończyk, Manewry Klubów Karpiowych Dębowa 2017. Leszek Kita. Leszek Morkis, Manewry Klubów Karpiowych Dębowa 2017. Włodzimierz Jóźwiński, Karol Majewski, Krzysztof Kozber, Grand Prix Nekielka. Łukasz Hurmyło. Łukasz Zieliński, eliminacje Nowaki PFWK 2017. Mateusz Kościak. Bogdan Cyber. Jan Scherer, Wildcard Łańcuch, 7 Podkarpacki Meeting Karpiowy. Przemysław Ogik. Bartosz Samaćko, Ekstremum Jezioro Wytyckie. Wojtek Osiński. Robert Laszczyński. Puchar PFWK 2017 Nowaki. Tomasz Piwek. Boś Marcin Karp Śródleśny. Robert Michalik. Stanisław Warzocha, Majówka z Bajboksem 2017. Arkadiusz Góra, Tomek Godula, drugie urodziny Duxon, Uroczysko Karpiowe. Marcin Kościk, Rafał Kalita, pierwszy Puchar Big Carp Zoo, Nowaki 2017. Maciej Buczkowski, Sławek Solarek, Tomasz Buczkowski, zakończenie sezonu Skarp Adventure Wygonin 2016. Monieta Adam, Kern Tomasz, Majówka Ladybowej 2017. Ireneusz Ładziak, Ireneusz Ładziak, czwarty Puchar Carp World Guide'owa. Mateusz Schmidt, Janusz Śmielewski, Cypryniada, Maliny. Artur Weisbrod, Arkadiusz Hruścicki, trzecie zawody Okręgu Słupskiego na Wędzińskim. Michał Lebioda, Krzysztof Huber, Henryk Słota, Puchar Jeziora Lubin Wielki. Piotr Kowalik, Cezary Kurczyk-Zagrodzki, Pomorska Potyczka z Adderka. Edward Kaliszka, Sebastian Łydkiewicz, 9. Myśliwolskie Dni Karpiowe. Tomasz Fleszer, Mariusz Buchajczuk, pierwszy Puchar Biteboxa. Serdecznie, nazywam się Paweł Stępień, jestem od 2 lat prezesem Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Chyba dobrze nam wyszła zamiana dat mistrzostw Polski. Mieliśmy wstępnie zaczynać to wczoraj,
Myślę, że byłoby ciężko, bo tutaj padało cały dzień i to bardzo poważnie. Myślę, że z większością z Was tutaj korespondowaliśmy w jakiś sposób mailowo, smsowo. Jesteście tu oczywiście wszyscy nieprzypadkowo. Zdobyliście w tym roku jakiś swój mały sukces w postaci zwycięstwa eliminacji do Mistrzostw Polski. Chciałbym również przywitać osoby, bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć, czyli oczywiście mowa o sponsorach i o ich przedstawicielach. Witam serdecznie Andrzeja Plutę, gdzieś tutaj go widziałem, sponsora głównego, firma Daxon. Nie ma przedstawiciela Witka Smolarczyka, sektor A, firma Jetfish. Sektor B, firma Marka Hallasa Aderka. Sektor C, firma Joanny Wojtka Lenda Carport. Sektor D, ponownie Andrzej Pluta, Michel Zabrawec, sektor D. I sektor E, firma Ledlenser, którego oficjalnym dystrybutorem w wędkarstwie oraz myślistwie jest sklep myślisko-wędkarski Bażan. Nagroda Big Fish, firma Laboat, Błażej Borkowski. Moi drodzy, finał Mistrzostw Polski w wędkarstwie karpiowym Polish Carp Masters 2017 jest już siódmym finałem organizowanym przez Polską Federację Wędkarstwa Karpiowego. Dwa razy organizowane było na łowisku Staropolanka i teraz piąty raz jest organizowany na zbiorniku Dębowo, no, na przepięknym zbiorniku. Moi drodzy, jeżeli chodzi o regulamin, co roku są gdybania, są analizy, są przemyślenia. Wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że nie jest on doskonały i myślę, że nie będzie nigdy doskonały, bo nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim ludziom biorącym udział w eliminacjach. Ale oczywiście w miarę możliwości staramy się wprowadzać jakieś zmiany, jakieś korekty. Jeżeli chodzi o zapisy do zawodów w cyklu eliminacji 2018-2019, to tak jak co roku, październik, połowa października, oficjalne informacje będą na naszym portalu oraz na Facebooku. Zanim przejdziemy może do losowania stanowisk, chciałbym jeszcze w imieniu Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego serdecznie podziękować gospodarzom tej przepięknej wody, Okręgowi PZW Opole oraz Kołu Reńska Wieś Kofama. Dziękuję również panu Marianowi Wojciechowskiemu, wójtowi gminy Reńska Wieś za umożliwienie organizacji Mistrzostw Polski na zbiorniku Dębowa. Chcę was bardzo, bardzo serdecznie w imieniu Koła Reńska Wieś oraz Okręgu Opolskiego przywitać na kolejnych Mistrzostwach Polski. No cóż, szanowni państwo, ja przede wszystkim gratuluję tym wszystkim, którzy przez cały rok ten awans na te dzisiejsze zawody wywalczyli, bo to też nie jest przecież tak łatwo. Faktycznie z pogodą chyba żeśmy trafili, bo ostatnie 3 dni to tutaj nie było najlepiej. Życzę wszystkim jak najlepszych wyników tej rekordowej ryby też, bo za to słyszałem, jest specjalna nagroda, jak zwykle, zwycięstw w sektorach, samych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Jeżeli chodzi o zwycięzców Mistrzostw Polski 2017, czyli pierwszą trójkę, to przedstawia się ona następująco. Pierwsze miejsce, złoty medal Mistrzostw Polski, bezpłatny udział Mistrzostwa Polski 2018, bon wartości 9000 zł w sklepie Daxon Shop. Drugie miejsce, srebrny medal Mistrzostw Polski, kwalifikacje Mistrzostwa Polski 2018, bon wartości 6000 zł, sklep Daxon Shop. Trzecie miejsce, brązowy medal Mistrzostw Polski, kwalifikacje do Mistrzostw Polski 2018, bon wartości 5000 zł, sklep Daxon Shop.
Jeżeli chodzi o sektory, to przedstawiają się następujące. Zwycięzcy poszczególnych sektorów otrzymują nagrody w wartości 4000 zł. Łowca największej ryby, łódka firmy Labot, wartości około 3000 zł. Pula nagród wynosi 50 tysięcy. Stanowisko numer 15. Wylosowali siebie, także. Wylosowali siebie, losujesz jeszcze raz. 39. Zapraszamy. Stanowisko numer 36. Stanowisko numer 22. W której branie jak wszystko wyglądało? Na 26.30. Rolada. Spaliście? Spaliście, spaliśmy. 8.250. Zgadza się? No zawodnik. Patrz, co się dzieje. Thank you.
Marcin, połamiesz ty. Mistrzostwa Polski 2017, dzień drugi, w odwiedziny przyjechał do nas sponsor sektora A, Witek Smularczyk, firma Jetfish. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Witku za pomoc w organizacji, za sponsoring. Wielkie dzięki. Powiedz może coś od ciebie, co u ciebie w firmie słychać, co u ciebie w życiu słychać. Jak się to mówi? Co u ciebie wędkarsko słychać? Jak się to mówi, wszystko w jak najlepszym nieporządku. Oczywiście. Nie, żartuję oczywiście. Wszystko ok. Wędkarsko to co? Wędkarsko generalnie, bo jestem spakowany na WCC, ruszam po raz kolejny. Wiesz, jak jest, emocje do losowania oczywiście, po losowaniu koniec emocji, a to jeszcze większe emocje w zależności co się wylosuje. Wracając tutaj do Dębowej, no, takie imprezy trzeba sponsorować, takie imprezy trzeba popierać, przez nas organizowane, także wszystko ok. W ubiegłym roku, w tym roku, Kiedy zobaczymy Witka Smolarczyka na mistrzostwach polskiego zawodnika? Jeździsz po całej Europie, Węgry, Francja, Słowenia zapewne. Jak będzie można wywozić to? Jednak jesteś, nie, znaczy, jest, no, nie jesteś jestem, za tym. Nie, łowię czasami, ale unikam. Po prostu to bardziej, że tak powiem, bardziej preferuję jednak te metody. Mówiąc szczerze, dla mnie wywózka też jest ulubiona, kocham wywózkę, ale ludzie, naród wymusił na nas to, żeby ta impreza była rzutowa. Nie, no taka jest geneza wędkarstwa karpiowego, prawda? Dokładnie. Tutaj nie można absolutnie się sprzeciwić, ale każdy ma jakieś swoje ulubione metody. Życzymy sobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom połamania kija i oczywiście jak największej gry wstępowej. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Dzień drugi, mistrzostw Polski w wędkarstwie karpiowym. Wjeżdżamy na wieczorne ważenie. Wiecie co? Bardzo łatwo relacjonować coś, co się dzieje, tak? Bo to jest proste po prostu. Impreza trwa, ludzie robią robotę. Tak samo jak zrobili ludzie tą robotę przez ten cykl eliminacyjny, prawda? Unikalny. W skali pewnie świata nie odbywa się nigdzie tak szeroko eliminowany pobyt zespołów na mistrzostwach danego kraju. Słuchaj, po to jest ten materiał, żeby zaapelować w sposób dosadny do ludzi, żeby przyszli nam pomagać. Działamy z Radkiem, jesteśmy w zarządzie po kilka lat. Mamy pewne nawyki. Działamy społecznie, pewne ograniczenia. Działamy bezinteresownie. Do teraz potrzeba nam, żeby iść punkt wyżej, poziom wyżej. To, o czym ty mówisz, potrzebni są ludzie, którzy mają pojęcie, jak to zrobić. My im dajemy narzędzie, a oni niech to stworzą. To się musi zacząć szybciej rozwijać. Tak jak ty masz to w głowie poukładane, tak jak tobie się łatwo to wszystko mówi. Okej. To tak to powinno działać, tylko że to stoi w punkcie zerowym. Radek, co jest potrzebne? Jest potrzebne kilkunastu działaczy terenowych, którzy będą w swoich regionach propagować normalne idee federacyjne, tak? I ktoś powinien teraz do nas wstąpić, nas wesprzeć, nami pokierować, jak do tego dojść. I od 2 lat mamy wykładniki do zrobienia rzeczy wspaniałych. I zauważyłeś, jacy my jesteśmy, bo znamy się od kilku lat, My tak naprawdę, ja i Radek, nie nadajemy się do tego, żeby jakikolwiek wywiad przeprowadzić. Jak to nie, jak świetnie ci idzie, czuję się przytłoczony. Bo wiem, że Pigwa czeka na mnie. I to nie Genovefa. Jesteśmy prostymi ludźmi. Zaufajcie federacji, to są ludzie, którzy są tego warci. Do tej prostoty trzeba ludzi, którzy będą potrafili przejść poziom wyżej, skomercjalizować się i
działać na tym poziomie wyżej. My jesteśmy w stanie zrobić to, co robimy do tej pory. To do pracy teraz idziemy, nie? Idziemy. Tam panowie. Beczka. Bądź będziesz, kubeczki damy. Bardzo dziękujemy. Teraz za robotę. Bierzemy, no już przerzuciliśmy. Zmieniamy. Trochę rybek zostało. Jest 100, no. To już bardzo się. Dzięki panowie. Jest 13600 metrów. Tak. 200. 13200. 250. 13250. Zawodnik. Tak. Podwójne branie na żywo. Co tutaj gadać? No popatrzcie sobie po prostu, przecież nie będziemy przeszkadzać. Yeah! Dobra, druga ryba. El redaktor. Daj mi przyjazd. Mogę wypuścić, czy jeszcze jakaś sesja? Jest raz po 15. Pierwsza ryba Marcina od 3 lat w Polsce. Tak, ponad 3 lat. Gratulujemy. Wielkiego powrotu. Z szóstką z przodu. Panowie, nie śmiejcie się, jeszcze 6 nocy. Którą stronę mamy się uśmiechać?
Złowiliście karpia? 6. 300. 300. Nie? Tak. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. Taka jest pora na Big Fisha dużego. Myślę, że to będzie ostatni noc. Lecimy. Chłopaki, łowicie rybę na Mistrzostwach Polski. Ona nie jest duża. Jakie emocje są? Jak ta ryba rośnie w oczach w takich chwilach? Jest cudowna. Nie, co się ważne, czuje, że jest. Się, najważniejsze, co że się czuje, jak się łowi ryba na Mistrzostwach Polski? Co się czuje? Wiesz co? Drganie kola. Mi tak akurat kolana drgały, bo kurczę, malutki ten, malutki hacelek, malutka przynęta i jeszcze w trzciny się załadował, wiesz, i ten, nie? Nóżka chodziła. Zawodnik zgadza się? Witamy, witamy. No było, druga doba, godzina piąta. Delikatny, bardzo delikatny odjazd. Pik, pik, góra, pik, 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 pik. I rola. Przycinamy sieć. Hol, godzina czasu. Do przodu, do tyłu, znowu odjazd. Walczyliśmy, walczyliśmy. I zaczął. Przed, przytrzymał. Nie wiedzieliśmy co, ale na pewno bardzo duża ryba. Już później spekulowaliśmy, że może sum. No ale niestety nie wyciągnęliśmy go do brzegu, a byłoby naprawdę nieźle. Bywa, no co, czekamy na kolejną dobę. Satysfakcja, że zaliczyliśmy rybę punktową na Mistrzostwach Polski, bo zdaje nam się, że konkurencja jest ogromna i nie ma zawodników przypadkowych, prawda? I szkoda Amura, którego spięliśmy dzisiaj nad ranem, bo już byłoby całkiem. Sześć osiemset.
Chciałbym serdecznie podziękować, Marek, za współpracę, za pomoc w organizacji Mistrzostw Polski, bo de facto sponsor, każdy jeden, który wspomaga finansowo, jest, no mówmy sobie prawdę, jest pomocny organizacji bardzo. Dziękuję serdecznie za pomoc. Powiedz, Marek, co w firmie, co u ciebie? Jakoś się rozwijamy, także cały czas do przodu, bo ktoś, kto nie idzie do przodu, to raczej chyba się cofa. Od siebie chciałbym dodać tylko tyle, że nam jest szczególnie miło sponsorować tak prestiżową imprezę, jaką są Mistrzostwa Polski. Mi jest szczególnie miło sponsorować tak prestiżową imprezę, szczególnie od momentu, kiedy nabrały jak gdyby Mistrzostwa Polski troszeczkę wyższej rangi. Nie jest już to impreza sensu stricte komercyjna, ale odbywają się eliminacje do Mistrzostw Polski i tutaj w zasadzie mamy skupionych, jak gdyby pełnoprawnych zawodników, którzy zasłużyli na to, żeby tu być, tak? Dokładnie. I ze swojej strony chciałem dodać, że zawsze możecie jako federacja, jako organizator liczyć na naszą pomoc i nasze wsparcie, bo jest to też jak gdyby pewnego rodzaju splendor dla firmy, którą reprezentuję. Super. Marek, wiesz dokładnie o tym, mamy ekipę twojej grupy Adar Karp, Kornel Strużykiewicz, plus Wołodia, Romanow, tak? Tak, Jaden z Górski, Team Runner. Na tą chwilę wyniki są, spadli na drugie miejsce, dostali rybę, łowili półtorej doby małe ryby. Powiedz, byłeś o nich, rozmawiałeś z nimi, jak ich nastawienia, czy zmieniają taktykę, bo od iluś tam godzin nie mają brania. Znaczy to jest, ja jestem przekonany, że są bardzo doświadczeni zawodnicy w tego typu imprezach, szczególnie Wołodia, który tutaj startuje po raz pierwszy. A tak naprawdę na Ukrainie no, jeździ z zawodów na zawody. Jeśli chodzi o ich nastawienie, to mogę spać spokojnie. Kwestia tylko, czy warunki będą sprzyjały po prostu, czy coś się nie zmieni z wiatrem. Łowią w miarę regularnie. Oczywiście ja bym jeszcze tortu nie kroił, bo jest przed nami chyba 4 czy 5 dób. 4 doby, pewne 4 doby. Tak, tak. Także tutaj wszystko może się wywrócić do góry nogami. Natomiast formuła jest jaka jest tych zawodów, jest według mnie bardzo sprawiedliwa. Zawody rzutowe jakby weryfikują umiejętności takie zawodnicze. I to mi się podoba, a co będzie, to będzie. No trochę widziałem, że tam wiaderko czegoś im doniosłeś. Czyżby na większe ryby? Nie, to było to coś, co po prostu się skończyło, tylko my byłem zupełnie, że nie są dobrze przygotowani, byli w firmie zaopatrzyć się tak przed zawodami. Znam tego jednego człowieka z waszej grupy, Kornela Strużykiewicza. Podziwiam trochę tego faceta, bo znam go chyba z 8-9 lat. I w naszym świecie karpiowym tak jest, że teraz często się zmienia firmy, testerzy zmieniają firmy. Kornel Strużykiewicz, odkąd go pamiętam, on jest w waszej grupie, czyli w waszej grupie musi być dobrze. I cała filozofia współpracy z ludźmi u nas opiera się, że naprawdę no, to nie jest tak, że każdy może do niej należeć, ale jeśli ktoś należy, to z reguły zostaje z nami na lata, bo to jest większość współpracowników. Szczególnie od momentu, kiedy jak przeglądam przerwę, jak przeglądam Adriana z Górskiego fotki, jakie młody chłopak, nie wiem, 20 lat ma, 21. Jakie ryby łowi, to tylko pozazdrościć, nie? Znaczy stawiamy na młodzież, oczywiście, no w młodzieży przyszłość, także w ogóle jako firma wielokrotnie sponsorujemy i zawody dla juniorów, i sponsorujemy zawody wędkarskie. Natomiast staramy się związywać z ludźmi już na dobre i na złe i ludzie to doceniają, szanują i są z nami, jest miła atmosfera, także jest wszystko. Super. Marek, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w organizacji ze sponsorii. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. W przyszłym roku. Największa radość jest z tego, że jest długi termin, jest 7 dni, są wyrównane szanse. To mi się bardzo podoba i za to szacunek tutaj w waszą stronę, bo tam zawody 3-4 dniowe to jest, wiesz, można sobie jechać na staw tam jakiś komercyjny, ale na takiej wodzie jak tutaj 7 dni to jest minimum zawody. A tu pełne 7 dni, no. Opa. Ryba wjeżdża do podbieraka i co się wtedy dzieje u was? Jak tam? Czyścicie się tak? Następuje tak zwany orgazm.
wybrania w dzień, w nocy. Dlatego w każdym momencie jakby jak siedzimy przy kijach jest ok, nie? Fajna adrenalina, więc co jeszcze o to chodzi. To jest satysfakcja, że zostało to wszystko wypracowane i tak. Przygotowane. To nie są takie rzeczy, że hop, siup, fuks. Szukacie, nęcicie nowe jest jedno miejsce, które nam zostało tak. W początku, a mamy tak. Trzy pozostałe, jedno miejsce zostało na początku, nie? W trakcie zawodu. Okay. Tutaj wiecie o tym, że tutaj było tego roku, prawda? Tak, wiemy, ale widzę, że całkowicie inaczej teraz ryba jest, więc to, że był wicemistrz obok mistrz w zeszłym roku, to trochę inna, ryby inaczej stały. One tutaj, z tego co ja wiem, to tutaj było ich o wiele więcej, nie? Teraz jak łowimy takie bardziej pojedyncze szuki niż to, co się działo. To mamy jeszcze jedną rybę, tak? Wie. Jeszcze tu trzy ryby macie. Tak. Czyli wypuszczamy rybkę, jedziemy po drugą. Tak, proszę pana, proszę powiedzieć, jak się pan czuje relacjonując Mistrzostwo Polski. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być. Popatrzeć, jak tyle drużyn pięknie walczy w tytuł Mistrza Polski. Panowie, skąd się wzięła nazwa Free Kart Team? No, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo stężenie podczas wymyślonku nazwy teamu było tak spore, że... A, rozumiem. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Łowicie karpie za free! Tak, łowimy karpie za darmo. I one są wolne. U nas wszystkie karpie okay. Są wolne. Witam panowie, ekipa sponsora Daxon Team. Super karpie. Słuchajcie, przepraszam. Słuchajcie. Powiedzcie, co motywuje właściciela firmy do tego, żeby wejść tak szeroko w sponsoring Mistrzostw Polski w wędkarstwie karpiowym? No, bez wątpienia prestiż. Prestiż, bo to jest finał mistrzostw, to jest finał wszystkich eliminacji dookoła. No i to mobilizuje, tak? Nie tutaj wiem, Andrzej... spotykamy się na samym końcu. No. Tak jak zawodnicy startują i gdzieś tam sobie biegną, tak zawsze jest gdzieś meta. Ta meta jest tutaj na Dębowej. Tu się spotkali najlepsi. I to jest prestiż. I tak, to na pewno, macie świadomość tego, że nigdzie na świecie w wędkarstwie karpiowym nie odbywa się to tak w czystej formie. Gdzie spotykają się tutaj zespoły, które mają tak naprawdę już za sobą dokonania zwycięstw w zawodach i tutaj mogą to tylko dalej przypieczętować sukces. Jesteście bardzo blisko takiego sukcesu, choć jest pół metra. Ale mimo wszystko wam bardzo dobrze idzie. Rok temu byliście tutaj, było średnio. No, bogatsi wracacie o doświadczenia. Tak, czy bogaci, jest taktyka? Bogatsi wracamy, zmieniliśmy całkowicie tutaj taktykę. Dużo nad tym się zastanawiałem. Myślałem o tym, jak to było rok temu, więc chcieliśmy się troszeczkę tutaj przygotować. Myślę, że jak widzisz, sprawdziło się to, mamy troszeczkę więcej rybek. No, można powiedzieć, że tak do wczoraj, do wieczora, na luzie, z uśmiechem. Dzisiaj już troszeczkę no, czuć gdzieś te emocje, no bo tu ludzie też przychodzą, mówią, pytają, jeszcze żeśmy teraz dołowili ładną rybę. No jest, powiem ci, dawno nie czułem gdzieś takich emocji. Jakby nie było, to jest finał Mistrzostw Polski w wędkarstwie karpiowym, więc tak jak mówię, dla mnie jest to prestiżem znaleźć się tutaj w roli głównego sponsora i na pewno będę wspierał mistrzostwa, jeśli druga strona będzie miała też taką ochotę i chęci, to na pewno zawsze gdzieś znajdziemy porozumienie i będziemy się tutaj widywać jak najbardziej. Cieszę się, że mogłem po raz drugi wystartować tutaj.
Włodek, co się stało, że się dzieje, jak się nie działo? No po prostu bardziej precyzyjnie mówię. Wszystko dzisiaj latałem po wale, aż nawet sąsiedzi mówią, że nie wolno łowić na wale, a ja wszystko podmierzałem, z pomba zaklipsowałem, wędki zaklipsowałem i łowię tak, jak książka pisze, a tak to mi się nie chciało. Panowie, co się dzieje? 15 stopni. O 16 pierwsza ryba, koło 30-35 minut. Mamy 18.15, 2 godziny potem dowalamy Amura 15 stop. No, czy coś jest lepszego? To jest dębowa. Dobra. Nie mam patrzeć, bo teraz nie wiem, bo tak. Patrzcie. A ten jest o 16. Dlatego mi pomaga. 16.550. 16.550. Kornel, śledzicie wyniki? Staramy się nie mieć ciśniętych pośladków. No to jak nie śledzicie wyników, to ja wam powiem. Spadacie. Wiemy, ciśnienie też. Cholera jasna, no kibicują wam, pół Polski wam kibicuje. Tych małych pączków trzeba się dobrać chyba do większych ryb. Zmieniliśmy dzisiaj taktykę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślisz, że zmiana taktyki coś przyniesie? Mamy taką ciśnienie. Wieje znowu w waszą stronę. Coś przywieje w końcu mniejszego. Dobrego macie pomocnika. No przyjechał, przyniósł trochę szczęścia, bo wczoraj przyjechał, odszedł na chwilę. Już było branie, dzisiaj się obudził po południu, jest branie. Cały czas spał widać. Na świeżo mogę ci powiedzieć, że tak, stanowisko numer 7 prawdopodobnie wieczorem już będzie oficjalnie na pierwszym miejscu. No, łowi tamten brzeg, kiedy byliśmy na bunku na ważeniu, dwie duże ryby. Ktoś was te duże ryby pomijają. Gdzie może być problem? Nie wiem. Tego właśnie nie wiem. Mistrzowie Polski 2016. Wreszcie do was przychodzimy w momencie, kiedy można powiedzieć, że mistrzowie Polski wracają do gry. Wracają do gry? Miejmy nadzieję. W dzisiejszym spiliśmy 3 ryby, także myślę, że jest to jakiś pozytywny aspekt. I w końcu te ryby znaleźliśmy. Wiaterek nam wieje, także myślę, że w końcu to się... Witam państwa, Krasuski. Witam. Dostałem informację, że dwóch team runnerów mamy, tak. A mamy opłaconego jednego. Jak teraz do tego podejść? Taka sytuacja. Powiedzcie co po nocy. No, niestety wyspaliśmy się. Gratuluję serdecznie, oby ten czwarty team runner, drugi team runner przyniósł szczęście. 100 lat niech żyje nam, 100 lat, 100 lat niech żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje nam. Słuchajcie. Z Kornelem to jest taka akcja, nie, że zawsze wieczorem, jak już zaczyna dużo przed snem gadać, to mówimy mu ubieraj śpiochy i wypierdzielaj do namiotu. No to masz wreszcie swoje ulubione śpiochy i mleczko. Dziękuję. To masz, słuchaj, magiczną kulkę, na tą kulkę złów wreszcie jakąś rybę, dobrze. Taką, która w obiektyw, wiesz, się nadaje. Także wszystkiego dziękuję, najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panowie. Ale ciki ludzie pan. Tak, no to mają złowionej ryby, ale zapowiadają, że dzisiaj to przyjmą. Dobra, przebijamy pierczów. Panowie,
13 kg. Jakieś teorie, pasowate, tak dalej. Jeszcze tam tą stronę. Tam jest takie zejście, tu jest płytko. No my tam na rowie mówimy, na 4. I masz tam na tym głębokim? Tak, na 4 metrach. 4,5 tam. Musi w końcu ta ryba wejść. Panowie, projektowe zdjęcia, we trzech jesteście? Tak. I oni dostali wszystko ostatnie dobry sektor wygrali, nie? Mhm. No my tu 70 kg... My nadziei nie tracimy. 70 kg wycięliśmy już kulę, bez artykułu. No chyba wystarczy już to paru. To wystarczy, żeby tylko ryby wyszły. Ja to spadam tu do rano, no. Muszę zjeść. Lecę, bo chcę! Lecę, bo życie jest złe! Drodzy wicemistrzowie Polski z ubiegłego roku. Jaki plan na ostatnie dwie doby? Plan już się został wykonany. No, rano nęciliśmy. Bardzo intensywnie. Ryba gdzieś chodzi tutaj w okolicach. Zastanawiamy się, dlaczego nie chce dojść do nas. Stwierdziliśmy, że może być, mogą być tam jakieś bardzo wysokie górki, które po prostu chłopaki z dalszych dystansów łowią. Od nas te dystanse, które łowią, to jest ponad 200 metrów. My generalnie mamy 70 metrów do nich. I cały czas się zastanawiamy, dlaczego ta ryba nie chce przejść do nas. Może to być ze względu na wiatr, albo tak jak mówię, że są jakieś zaporowe takie miejsca, które po prostu no nie chcą przepuścić tej ryby. I dzisiaj po prostu zanęciliśmy 3 razy tyle, co normalnie. Czekamy, no albo to pomoże, albo... Albo kompletnie już te ryby zatrzyma, nie? Dokładnie. Dobranie. Ale nadzieja umiera ostatnio, tak? Dokładnie, walczymy do samego końca. Jest szansa jeszcze... Każdy ma generalnie szansę, nie wiem, czy jest szansa na Big Fisha na przykład. No. Dębowa ma bardzo duże ryby, bardzo ciężkie ryby. Kilka ryb jesteś na pudle z zera, nie? Tutaj tyle razy, co ja startowałem, może nie jest to najwięcej razy, tak? Ale rzadko kiedy były zawody, gdzie nie były łowione ryby powyżej 20 kg. Jak się woda uspokaja, jak przestają ludzie tyle nęcić, przestają tak agresywnie się zachowywać na łowisku, ta ryba też zaczyna pływać. Te małe wtedy są przegonione, przede wszystkim nie mają się przy czym zatrzymać. Te duże wtedy wchodzą. I to chyba dlatego w tych ostatnich dobach łowienia zawsze te największe ryby są łowione. Nie? Jak się wszystko uspokaja. Tak z reguły było praktycznie na każdych zawodach tutaj, że w ostatnią noc, czy tam przedostatnią noc spadały w największe ryby. To życzymy Wam tego, żeby tak się stało i tym razem. Czas pokaże, no co, no. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do samego końca, tak jak będziemy walczyć i zobaczymy. No to do zobaczenia. Tak. Na ogonie, okej. Ekipa Carp Team Bydgoszcz, witamy. Witamy. Moim zdaniem jedni z lepszych zawodników w Polsce w wędkarstwie karpiowym. Obserwuję Was na różnych imprezach. Mieliśmy okazję na imprezach, które organizował Portal Carp Passion z Wami mieć styczność, na innych imprezach. Macie wspaniałe osiągnięcia sportowe, większość zawodów wygrywacie bądź się liczycie. Dochodzi do takich sytuacji, że wylosujecie złą miejscówkę, wszyscy mówią, o Jezu, tragedia, tu nic nie bierze, panie Bach, walczycie o pudło na tej miejscówce. Tym razem się do tej pory nie udaje. Opowiedzcie, jak przebiega to, jak oceniliście miejscówkę i tak dalej. No, bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się o tym rozmawiać, bo to nie tylko wtedy, kiedy w glorii chwały się jest na pudle i wtedy wow, nie? No wiadomo, nie? Słucham. Powiem Ci, że tak, pierwsza taka ocena, wiesz, pontony, nie, na wodę i patrzymy, nie, marker, tu mamy tam echosondę, ustawialiśmy tu marker, tam to 16 metrów. Ja mówię, nie ma tego czegoś po prostu, nie. Pojechałem wątrem trochę dalej, patrzę, jest ruch, nie, tam się nie da być, no sorry. Mamy miejsce, jakie mamy, no, trzeba walczyć, ale no, z tego miejsca się nie da. Nie dorzucamy do tej rynny. Koledzy obok nas na stanowisku łowią, bo idzie przy kotem w stronę, już nie ucieka. No, ale ja nie mogę znowu im walczyć na tą stronę, bo to fair się robi, nie?
No i taktyka była, no pojechaliśmy, byliśmy tam chyba 2-3 tygodnie wcześniej w takim wędzinku na zawodach. Rozjechaliśmy zawody, nie? 130 kilo. Druga drużyna miała chyba tam, nie wiem, 60 kilo, nie? Mówimy, zrobimy ten sam, że tak powiem, te kurki, to wszystko ten sam, nie? Zrobimy tutaj, nie? No skoro tam się sprawdza tu, tam u ciebie to samo się sprawdziło, jak tam było u ciebie, nie? Mówię, no to... Zobacz, ja tydzień nie ma brania, nie ma ryby, nie ma. Nie da się tego, nie zrobisz, powiem ci, nawet w najgorszej miejscówki ryby nie zrobisz, kolej nie. Dokładnie. Nie da się, ale no zobaczymy, jeszcze jest doba, nie cała, że tak powiem, może coś się uda dłubnąć, nie no, cały czas siedzimy, teraz taktyka na dzisiaj jest taka, że nie męcimy, nie straszymy, może z tego grzebienia coś wejdzie, wiesz, tak przypuszczamy, nie, jak z tym grzebień tam ucieka ryba, może coś tam wejdzie, skupnie chociaż jedną, żeby sobie zrobić zdjęcie, więc tak, no, coś, nie. Tym bardziej, że wiatr się wrócił. No, ten wiatr był potrzebny dzień wcześniej, że tak powiem. Dzień wcześniej może by coś się wydawało. Ale no jak nie masz wiatru, nie masz rybu w miejscowce, no to... Bardzo no, woda. No nie da się, nie da się. Nie, nawet na Echosondzie, jak chowaliśmy w początku, nie mamy widziałeś ten GPS. Tak. Nie było jej pól. Jak nie ma, no to... Tak, bo nawet jak ryba jest nieaktywna, to zawsze można je zrzucić na głowę przynętę i jest szansa, że ona po prostu pobierze. Tak, powiem ci jeszcze wczoraj, mówię, jak tego tak powodzi, próbujemy na podwór leszcza. Coś, zobaczymy, czy coś długniemy. Tak, jeden leszczyk, jedno branie, koniec. Jak nie ma leszcza, no to co? Nie ma. A to naprawdę wrzuciliśmy tyle tego, że naprawdę nie małe pieniądze, nie tak naprawdę. Żeby coś jednak, coś osiągnąć, no ale no nie udało się, no przykro mi bardzo. Zobaczymy co robi, zarobca będzie, nie? No jak? Eliminacje pierwsze nam już mamy na ten i zaraz walimy, jedziemy na eliminację, także to nie jest tak, że się poddajemy, nie? Nie ma szans. To, nie. Jeszcze pokażecie, że ten, że to ta wasza ocena w oczach innych zawodników, że jesteście takimi fighterami, nie jest przypadkowa, tak? Dokładnie, tylko już mamy inną taktykę. Na jedna jaskółka w obie strony wiosny nie czyni. Dokładnie. Dzięki panu. Dzięki Daniel. Powodzenia. Dzięki bardzo. Dzięki. Przybipione. Wiecie, co się dzieje z prawej strony, nie? Już nie wiem. Nie wiecie, tak? Nie wiecie? Nie. Że tam się walczy o Mistrzostwo Polski? Nie. Koło was? Nie. O. Sąsiad przesunął tutaj, był rybę walczył, stracił i powiedział, że pierwszy robot teraz. Czyli nie powiedzieli. Rybka do góry. Tam nie obok? Walczą o Mistrzostwo Polski. Zastanę. To stanowisku obok. A, to Łukasz to wie? No to mówię o tym. No. Wicemistrzowie Polski z ubiegłego roku. Panowie. Jeszcze aktualnie. Tak, jeszcze aktualnie. Słuchajcie, wtedy do ostatniej chwili walczyliście o mistrzostwo. Tam było troszeczkę. 4 kilo. Czyli takie pół ryby. Co się dzieje w tym roku? Miejscówka, taktyka lub... Prosta sprawa, losowanie lewą ręką, losowaliśmy z Grzesiem stanowisko tak zwane kacze gówno, wszystko za siebie mówi, piękne stanowisko, można połapać, nie tą porą roku, wiosną, w ciemno, jesienią, nie za bardzo. Jakaś aktywność ryb, w ogóle coś się dzieje, jakieś na zestawach ślady? W ogóle jesteśmy bez brania, widzieliśmy około 300 metrów od brzegu, dwa spławy ryby do tej pory. Jakaś nadzieja na to, że coś się odwróci w ostatnich dwóch dobach? Nadzieja jest tylko jedynie na to, że będziemy próbowali złapać Big Fisha. A czy się uda, no zobaczymy. Wyjeżdżają stąd ładne ryby. Wtedy osiągnęliście taki wielki sukces amurami. Tak. Taktyka amurowa. Tutaj by się na pewno spisała na tym stanowisku. No próbowaliśmy. Oczywiście my amura, łapiemy amura. No ale to by był amur, żeby to była inna pora roku. Tą porą roku jest bardzo ciężkie stanowisko rzutowe. Mamy pierwszy opad na 150 metrów. No, po dwóch dniach rzutów żeśmy dorzucali się, co nie? Stawiamy na tym opadzie. Mamy te 150 metrów, sięgamy, no ale nie ma ryby, co nie? Nie ma ryby, także ciężko złapać rybę tam, gdzie jej nie ma. Co nie? Słuchajcie,
Słuchajcie, wczoraj powiedziałem wam, że jakbyście byli na przeciwległym brzegu, to byście rzucali tutaj w tę grążenę. Tak. Spróbowaliście tu postawić zestaw? Znaczy się mamy tu regularny spław. O konia, co nie? Ja się zapytam, próbowaliście tu postawić zestaw? Nie, ale mamy takie stanowisko, prawdopodobnie do tego. Dzisiaj w nocy postawię tutaj. Mamy stanowisko. Mamy bardzo podobne stanowisko do tego, co nam tutaj proponowałeś. Dosłownie tam 50 metrów obok, nie? I tam wędka przestała. Ale nie, przyznajcie, że gdybyś był na drugiej stronie i byś mógł pływać tutaj, to by było pierwsze miejsce, które byś postawił. Niekoniecznie. Tu jest prawie 2 metry głębokości przy tych grążerach. Jest 1,70 m. 1,70 m. Identyczne miejsce mamy na rogu. Odstawione było. Chłopaki, to cichutko jeden zestaw przy grążerach. Okej, okay, obiecuję. Widzimy się jutro rano na ważeniu. Okay. Dzisiaj w nocy Amura. Dobrze. Wieczorne ważenie. Dojechaliśmy do stanowiska numer 28, do skrzydlatych. Zgłosili w godzinach obiadowych atak na Big Fisha. Przyszła pora to zobaczyć. Tak jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Powiedzieliśmy, że będziemy walczyć o Big Fisha i to robimy. Właśnie walczymy, dobrze się bawimy, nawet wtedy, kiedy nic nie pali. Mur myło. Daj mi rękę, bo nie wyjdę. Big Fish na tą chwilę 16 600. Jest. 17 200. Nie, 17 300. Ha, ha, ha. Minimalnie. Minimalnie, tak. Uwaga. Uwaga. No to co, moja skarbeczku? Spisałaś się. Wracaj po siostrzyczkę. Żeby starsza była parę miesięcy. Trzymaj się. Tutaj panowie, branie jakieś było? Coś się wydarzyło? To znaczy tam takie popikiwania jakieś, ale prawdopodobnie leszcze. Raz tak był podjazd swingera do kija, ale na tym się skończyło. To musicie teraz jakąś koalicję na rzecz pozyskania ryb tutaj utworzyć i... No pewnie. Działamy, próbujemy. Tak, żeby chyba sobie nie przepłoszyć tego, nie? Nie, ale tak poważnie, to... Kombinujecie coś, żeby tutaj tą rybę w jakiś sposób ściągnąć? Cały czas. To znaczy... Może chodzi i nikt się nie zatrzymuje. Daleko rzucacie? Mamy kije, zostawiliśmy się tak naprawdę, czy tu my z Rafałem staramy się rozstawić tak naprawdę od samego brzegu. Postawiliśmy tam marker najdalszy, stoi tam na 100-110 metrów, ale łowiliśmy też dalej. Także no próbujemy od samego brzegu, co za trzcino. No właśnie. Wiedziałem, że tutaj jakieś ryby były łowione trochę wcześniej, wiosną, bo podobno to stanowisko jest dość dobre na wiosnę. I tutaj nęciłem nawet sypką zanętą, także żeby to może ruszyć drobnicę, za drobnicą może pójdzie większa ryba, stało. A tutaj chłopaki, Amurka, mieliście żarłoka małego i zanim nic nie przyszło, coś mieliście jeszcze na kiju? Myśleliśmy, że zostaną jakieś Amurki, nęciliśmy dużo ziarnami. To dosyć blisko, nie? Branie było blisko, nie? No dobrze. Na spadku. Nadzieja umiera ostatnio, prawda? Zawsze jest szansa na Big Fisha. Trzeba kombinować. Tym bardziej, że Big Fish na tą chwilę niezbyt okazały. Jest tak, że tutaj z tego miejsca były łowione potężne ryby. Może się uda jeszcze. Tak samo w sektorze nie ma dużo ryb. Tak no właśnie, jeszcze na sektorze też jest miejsce. Wiatr się trochę zmienił, czekajcie, to zdąży nadmuchać tą rybę. No właśnie. Powiem wam, że do nas jako ostatnich dojdzie. Tak, do was. No dobrze, no to życzę wam owocnej współpracy na rzecz jakiegoś brania. Działamy. To powodzenia. Okej, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jest, panowie. 2, 20, 250. Czy zawodnicy się zgadzają? Tak, jest nowy PB. Super, dajcie lejemy.
Mamy to! Niuniuś, mamy to! Weź. Mamy to! Dobra, dobra. Dają kluk z mocy, ze snu, każą jakieś zdjęcia robić. Mamy to! Dwanaście osiemset. Dziękujemy wam bardzo, tutaj blisko byliśmy, słuchaliśmy jak wam pika. Fajnie, że mogliśmy was tutaj czasami odwiedzić. Pozdrawiają was. Chciałbym puszczę do dziurki.
400. Serdecznie wszystkich tych, którzy mogli tutaj przybyć na zakończenie Mistrzostw Polski w wędkarstwie karpiowym Polish Carp Masters 2017. Na początku może serdecznie podziękuję władzom przepięknej wody, okręg PZW Opole, koło Reńska Wieś, Kofama, i serdeczne podziękowania za udostępnienie tej wody wójtowi gminy Reńska Wieś, panu Marianowi Wojciechowskiemu. Zapraszam, panowie, jeżeli macie ochotę powiedzieć parę słów też od siebie, to zapraszam. Niestety nie mógł przybyć z przyczyn zdrowotnych prezes koła Reńska Wieś, Marian Magdziarz, ale zastąpi tutaj go Darek. Witam serdecznie wszystkich, którzy dotrwali, wszystkich tych, którzy złapali rybę i tych, którzy nie złapali. Dla was brawa od naszego prezesa, niestety zachorował nam. Był cały czas z wami, ja też byłem cały czas z wami przez cały dzień, przez cały okres trwania tych zawodów. Także jeszcze raz wielkie dla was podziękowania za to, że jesteście, za to, że te zawody odbyły się naprawdę spokojnie. I w imieniu naszego prezesa, razem wspólnie z Markiem Waszkiewiczem, zastępujemy go, myślę, że godnie. Także jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Oddaję głos wójtowi. Dzięki bardzo. Ja, szanowni państwo, też króciutko, bo niedziela, południe. Powiem tak, że chyba jesteście zmęczeni. Ja myślę, że macie prawo być zmęczeni. Po tylu dniach zmagań z wodą, z rybą, przede wszystkim z rybą, bo tej ryby było trochę, jak słyszę, to każdy prawo ma być zmęczony. Ale myślę, że to zmęczenie jest takie przyjemne, przynajmniej dla tych, którzy łapali. Serdecznie tym wszystkim gratuluję. Gratuluję tym, którzy wygrali sektory, którzy zdobyli mistrzostwa. I myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że ta reklama dębowej nie jest niczym przesadzona. Ci, którzy tutaj częściej bywają, wiedzą, że takich efektów jak w tych zawodach, może niewiele gorszych, było więcej i że taki zbiornik jest naprawdę rzadkością. To głównie zasługa koła Reńska Wieś Dębowa, koła, które, jak sięgam pamięcią, tutaj nad tą wodą gospodaruje, no a ja tylko nie przeszkadzam w tym, także stąd może takie dobre rezultaty. Gratulując wszystkim, dziękuję za udział i zapraszam na Dębową, zapraszam tutaj nie tylko na zawody, ale również poza tymi terminami i życzę wszystkim szczęśliwego powrotu do domu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, tydzień ciężki. Powiem szczerze, tydzień ciężki. Z jednej strony jesteśmy zadowoleni, że ostatnie dwie doby ewidentnie ryba przestała z wami współpracować.
Mieliśmy chwilę wytchnienia, mieliśmy chwilę na to, żeby się ogarnąć ze swoimi pracami. Powiem wam szczerze, jedno ważenie poranne to jest między 3 a 4 godziny. Tak było dużo ryb, tak było dużo ważenia. Może za dużo rozmawialiśmy, aczkolwiek było to wymagane. Serdecznie dziękuję swoim kolegom z zarządu, Radziu Badach, Krzysiu Wesołowski. Dziękuję serdecznie Mariuszowi Majerskiemu, Karpasja Przygoda, za to, że był również z nami cały tydzień. Wykonał naprawdę świetną pracę. Świetną pracę w ogóle wykonali wszyscy medialni, patroni medialni. Myślę, że po tym, co do nas napływa, zastanawiam się, czy gdzieś ktoś, organizator, któryś organizator w Polsce czy za granicą, jeżeli chodzi o stronę medialną, jest w stanie z nami konkurować. Bardzo mi się podoba ich praca, bardzo mi się podoba to, co wrzucają. Ich jakość jest naprawdę wzorcowa. Portal Kark Peszyn, Daniel Kruszyna, portal Kark Peszyn, Piotr Herian, portal Karpasja Przygoda, Mariusz Majerski. Dziękuję, że tutaj byliście z nami. Dziękuję bardzo serdecznie również naszemu kamerzyście Wojtkowi Oklaszeny. Powiem jeszcze może tak. Wszystkie zdjęcia będą dostępne. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę na jakiś wybiórczo, na jakiś katalog, na jakiś album, będzie można, myślę, że jakiś tydzień, może dwa tygodnie zgłaszać się na stronę Wojtka, fotokurier.eu. On jest w stanie wam wszystko zrobić. Myślę, że to by była świetna pamiątka. No cóż, dziękujemy sponsorom sektorowym. Jetfish, Witek Smolarczyk pojechał na WCC, nie może być z nami. Dziękuję serdecznie, Witek. Ader Karp, Marek Hallas był z nami chwilę, jeden dzień, nie mógł dzisiaj dojechać. Dziękuję Marek, dziękuję Daniel. Karp World, Asia Lenda, Wojtek Lenda, dziękuję wam bardzo. Michel Zadrawec, dobrze wymówiłem, Andrzej Pluta, Daxon Shop. Led Lenser, Łukasz Kaczmarczyk, dziękuję bardzo. No i świetna łódeczka Labot, Błażej Borkowski, dzięki wielkie. Moi drodzy, 122 ryby, 1044 kilo 400, wynik świetny. Brawa wielkie dla was. Na szybkiego może przeczytam. 29 drużyn, na 43 drużyny 29 złowiło rybę. Jak na dębową, Darku, frekwencja chyba świetna. Rekord. Miejsce 29. Jan Namys, Bogumił Rogowicz. 2,80. Miejsce 28. Ireneusz Ładziak, 3 kilo. Miejsce 27. Monika Krasucka, Marcin Krasucki, Team Runner Mirosław Krasucki. 3,30. Miejsce 26. Rafał Studziński, Rafał Olejnik, 5,200. Miejsce 25. Ubiegłoroczni zwycięzcy Krzysztof Wieczorek, Paweł Adamowicz, 5,800. Miejsce 24. Walczący sam. Radosław Rakoczy, 9,950. Miejsce 23. Przemysław Ognik, Bartosz Samoćko, Bogdan Samoćko, 10,600. Miejsce 22. Dawid Wadowski, Mariusz Żydek, Ilona Studzińska, 11,400. Miejsce 21. Złowił rybę pierwszej doby. Janusz Czmielecki, Mateusz Schmidt, 12,500. Miejsce 20. Jürgen Petteraj, Frank Michel Miller. Miejsce 19. Ubiegłoroczne
Drudzy wicemistrzowie, Paweł Adamczyk, Grzegorz Ogierman, 16-250. Miejsce 18, Tomasz Kern, Adam Monieta, 17-750. Miejsce 17, Marcin Nowosiad, Maciej Hędzel, 20-250. Miejsce 16, członkowie PWK, Robert Laszczyński, Wojtek Osiński, 21-300. Miejsce 15, Paweł Pastrykiewicz, Rafał Kuflik, 21-35. Miejsce 14, Rafał Kalita, Marcin Kościk, 22-15. Miejsce 13, Włodzimierz Jóźwiński, 26-75. Miejsce 12, Stanisław Bazrzocha, Robert Michalik, 27-45. Miejsce 11, Daniel Deska, Marcin Wiśniewski, 38-700. Moi drodzy, finał Mistrzostw Polski w Polish Parsper 2017. Zwycięzcami sektora A, sektora Jetfish, Mateusz Podgórski, Krystian Winnowicz, 43-05. Zapraszam. Stanowisko numer 8. Zapraszam tam chłopcy do kolegi. Mistrzostwa Polski 2017, sektor B, Ader Karp. Stanowisko numer 13, Jürgen Petereit, Frank Miller, 13-700. Zapraszamy panowie. Dziękuję bardzo. Mistrzostwa Polski 2017, sektor C, Karpol. Stanowisko numer 26. Leszek Morkis, Leszek Kita, 59-55. Mistrzostwa Polski 2017, sektor D. Dzisiaj im się to udało. Powiem szczerze, dzisiaj im się to udało w nocy zrobić. Rzutem na taśmę. Stanowisko numer 28. Łukasz Zieliński, Łukasz Murmyło, 60,10. Wisiel Zagrawek. Gratuluję panowie. Z powodu sektorowego nagrody.
Dostali dzisiaj dwie rybki, równą 17 kilo i jedna 10 coś miała, już nawet nie pamiętam. 9800. Mieli ładną rybę, godzinę walczyli pierwszej, to była pierwsza doba, druga doba? To niestety. Brawo jeszcze raz. Mistrzostwa Polski 2017, sektor E, firma Leglenser. Również miejscowi. Stanowisko numer 45, Tomasz Fleszer, Mariusz Buchajczu, 78-65. Brawo, Łukasz, zapraszam. Trzeba chyba będzie dla miejscowych kryteria podnieść bardziej. Może pierwsza ryba nieliczona? Brawo chłopaki, dziękuję bardzo. Gdzieś tutaj widziałem Błażeja, Błażej Borkowski. Nagroda Big Fish, nieopodal nas. Marcin Nowosiak, 20-25. Zapraszamy Błażeja, firma Labo. Myślę, że wszyscy z was widzieli radość Marcina na zdjęciu wykonanym chyba przez Daniela. Super fotka, numer 10, 10 miejsce. Mateusz Podgórski, Krystian Winnowicz, 43-05. Miejsce 9. Adam Kania, Sławomir Jończyk, 44-10. Miejsce 8. Stanowisko numer 32. Marcin Boś, Tomasz Piwek, 50-300. Miejsce 7. Łukasz Wróbel, Marek Warteczko, 51-600. Zwycięzca sektora C, miejsce 6, Leszek Morkisz, Leszek Kita, 59-55. Miejsce 5, zwycięzcy sektora D, Łukasz Zieliński, Łukasz Murmyło, 60-100. Miejsce 4, zwycięzcy sektora E, Tomasz Fleszer, Mariusz Buchajczuk, 78-65. I w tym momencie, moi drodzy, zaskoczyło mi w gardle, ale może dam radę. Miejsce 3. Mistrzostwa Polski, Polish Carp Faster 2017. Padli, byli wysoko. Łukasz Pawlik, Artur Karol, zapraszam. 109,95. Tam jeszcze mamy jakiś kuponik od... Aha, mam. Podziękowałem sponsorom sektorowym. Dziękuję również sponsorowi generalnemu Daxon Shop. Andrzej, dzięki wielkie. Panowie, wielkie gratulacje. Widzimy się w przyszłym roku. I zostajecie tu. Miejsce 2. Walczyli całe 6 dni. Łowili małe ryby. Na koniec dostali kilka większych. 14 coś, 13 coś, 12 coś. Stanowisko numer 14. Kornel Strożykiewicz, Wolodia Romaniw, Adrian Zgórski. 113,85. Zapraszam. Mały, możesz nawet wejść koło mnie. 5 minut dla podróżu portera. Thank you.
Mistrzostwa Polski w wędkarstwie karpiowym Polish Carp Masters 2017. Najwyższa pora zakończyć tą przygodę. W tamtym roku siedzieli na tym samym stanowisku. W tamtym roku złowili chyba jedną rybę. W tym roku niepowtarzalna walka. Dużo pracy. Spali może 12, może 14 godzin przez cały tydzień. Stanowisko numer 7. Mistrz Polski Łukasz Kujawiak, Andrzej Pluta, Marcin Łowiński. Po 43,05. Zapraszam. Andrzejku, wyliczyłem się. Wyliczyłeś się. Zaliczyłem się. Naprawdę piękna walka, szacunek. No, myście nam najwięcej stresu wczoraj na rozwój. Panowie, przypominam tylko, widzimy się w przyszłym roku. Przyczyn normalnych Andrzej Pluta przekazuje swoją nagrodę na swoich kolegów. Tak jest, żeby nie było, chłopaki sobie zrobią zakupy. Brawo! Wyścigach, słuchajcie panowie, przepraszam bardzo, wyścigach kolarskich dostaje się żółte koszulki, proszę bardzo, ubieramy się, oddajcie tą planszę. Schowajmy, słuchajcie, tą komercję za zasłonę mistrzów Polski. Z całym szacunkiem, proszę bardzo. Będzie, będzie. Cię rozciągnę. Pikseleczka, proszę bardzo. To będzie koszula. Okay. Nakładamy, proszę. Proszę, proszę, proszę. Wciskać, wciskać, nie narzekać. Naciągasz. Coś, nie ma szans. Dawaj, dawaj. Andrzej, Andrzej, nie poddawaj się. Cały tydzień się nie poddawaliście. Wyżej brzuszek pokażę. Czekaj, na kolanie rozciągnę. Panowie, w przyszłym roku w tych koszulkach przyjedźcie. Co by chciał? Jest! Panowie, co chcecie, to z tymi szampanami róbcie. Lecimy! Nie! Panowie,
Chcielibyśmy mistrzom Polski odegrać hymn Polski tak jak się należy. Pastor 2017. Uważam, że zakończone. Dziękuję wszystkim. Miłej podróży do domu. Szczęśliwej, bez mandatu. Do następnego roku. Trzymajcie się. Cześć. Gratulacje jeszcze raz dla tutaj chłopaków z drugiego i trzeciego miejsca oraz dla wszystkich zawodników, bo były to wspaniałe mistrzostwa. Wiele ryb tutaj złowionych i no, dla mnie największe i najlepsze przeżycie, jakie dotychczas przeżyłem, więc sportowe oczywiście także. No tyle z mojej strony. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję, że mogłem Was przez te wszystkie dni nawiedzać na tych stanowiskach, anonsować się. Kruszyna nadchodzi, tak? Było wesoło. Przepraszam, jak coś nie tak poszło, także słuchajcie, no, budujemy polską kadrową rzeczywistość na wiele, wiele wyższym poziomie niż się wszystkim wydaje. Wszystko było świetnie zrobione, także Mistrzostwa Polski Polish Kart Masters 2017. 15-20 temu minut zakończyliśmy. Zakończyliśmy tydzień pracy, tydzień fajnej pracy. Myślę, że na analizę, na wszystko przyjdzie pora. Jest z nami patron medialny, portal Carp Passion, Daniel Kruszyna i Piotr Herian, portal Carp Passion, członek PWK. Świetny człowiek tak w ogóle. Panowie, powiedzcie, jak przeżyliście ten tydzień? Co Wam się podobało, co Wam się nie podobało? Jak uważacie, jak to medialnie wypadnie? Zdjęcia Waszej jakości z
zarówno jednego, jak i drugiego, no mega super. Jestem... Wystarczające na tego typu projekt. No, myślę, że to wiesz, no na tego typu projekt te zdjęcia wymiatają, Daniel, no nie oszukujmy się. Słuchajcie, no generalnie no całą istotą działań portalu na takich imprezach też jest dotarcie w sposób jak najbardziej rzetelny do informacji, które... do zdarzeń, które się odbywają podczas każdej imprezy, tak? Jest to trudne, żeby jak najbardziej obiektywnie na tą imprezę spojrzeć pod kątem dysonansu między uczestnikiem, który łowi, uczestnikiem, który nie łowi, kogo pokazać, jak to ugryźć, żeby wszystko trzymało się, że tak powiem, kolokwialnie kupy, a żeby nikt nie był niezadowolony w tym wszystkim. Ten, co ogląda, ten, co uczestniczy. I wszystkich da się pokazać. Niestety. Trzeba skupić się na rywalizacji i trzeba to zrozumieć, tak? No jeszcze biorąc pod uwagę... Świetnie było tutaj wyjść i poznać tych wszystkich ludzi, bo jakby nie patrzeć, ci ludzie się zmienili. Część przynajmniej tych zawodników była nam obca w ubiegłym roku. Część żeśmy poznali w ubiegłym roku, więc fajnie było poznać tych ludzi, zobaczyć ich charaktery, ich zachowanie nad wodą i przede wszystkim pofotografować ich z pięknymi okazami, które udało im się złowić. Zajmujemy się przy okazji również koordynacją tutaj działań filmowych wokół tej imprezy. Pokazujemy palcem, gdzie wsunąć obiektyw, w jaki sposób pewne rzeczy ustawić, troszeczkę bawimy się w małą reżyserkę, aczkolwiek też dajemy zawodnikom swobodę. Ci, którzy złowili ryby, byli zalokowani i zalogowani tak naprawdę z automatu, tak? Ci, co nie złowili, znajdowaliśmy dla nich inne role, tak? Wychodzili po zdjęcia, przechodzili. Jedna ekipa nawet, która nie złowiła ryby, a przez nas uważana jest za bardzo dobrego ekipę, za bardzo dobrą ekipę. No panowie, spotkaliśmy się w tamtym roku, zorganizowaliśmy tą imprezę wspólnie, nie oszukujmy się, wspólnie. W tym roku również to zrobiliśmy. Czy uważacie tak samo jak i ja, że to była bardzo spokojna impreza, grzeczna, bez spinek, dziwnych, kłótni, walk, każdy metr wody? Sędzia. Praktycznie impreza odbyła się bez sporów, takich jakichś poważniejszych. Gdzieś tam w fazie początkowej, w pierwszym dniu zaraz po markerowaniu, po sądowaniu, delikatna korekta zawodników z brzegu, no i wszystko przebiegało jak najbardziej fair play, czysta gra. A poza sporami w kuchni, słuchajcie, nie? Powiedzcie mi, jeszcze nie znam. Poza sporami w kuchni, bo w małżeństwie ale zawsze... Ale to powiem wam szczerze, nie wiem, czy to się będzie nadawało, żeby to gdziekolwiek puścić, no ale... Niektórzy mają, nieraz się ścisną pośladki, nieraz się rozluźnią, także takie spinki, ja mówię, że... ale najważniejsze, żeby te spinki były chwilowe, żeby tak. Za chwilę realizować to, coś, po co tu przyjechaliśmy. Ja kiedyś zapłakany na jednej z relacji z jakiejś imprezy bardzo ważnej dla nas, powiedziałem coś, co znowu muszę powiedzieć, że jak ktoś chce robić wielkie rzeczy, to czasami po prostu pewnych rzeczy nie wytrzymuje. Ale trzeba potem... Panowie, serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję, że mogłem was mieć tutaj. Ja ze swojej strony, ze strony Radka Badacha, chcielibyśmy bardzo, żebyśmy się spotkali w przyszłym roku. Rozważymy. Daj Boże w tym samym składzie. Nie wyobrażam sobie PCM 2018 bez Piotra Heriana, któremu bardzo serdecznie dziękuję za to, że jest. Bez ciebie, koszonka. Rozważcie propozycje. Dobrze, dzięki wielkie. Zgadzamy się. Tam serdecznie mistrzostwo Polski w wędkarstwie karpiowym Polska Carp Masters 2017 dobiegły końca. Witam cię serdecznie, Błażej. Z góry dziękuję za pomoc w organizacji, za pomoc, za wspieranie mistrzostw Polski. Błażej, powiedz co u ciebie, co w firmie, co z rybami. Pomału. Na ryby bardzo mało czasu. Większość czasu warsztat, jeszcze raz warsztat. No bardzo się cieszymy i podziękować. Chcieliśmy przede wszystkim za możliwe sponsoring Bigfisha na PCM 2017. Myślę, że w przyszłym roku jak najbardziej chyba będzie się chęć. Bardzo się cieszę z tego powodu. Także tyle. No. Przede wszystkim cieszymy się, że pływają te nasze modele i cieszymy się sporym zainteresowaniem. Boże, to druga łódka, która wyjeżdża jako Big Fish z mistrzostw Polski. Wypływa. Ludzie widać, że są bardzo zadowoleni z tej nagrody. My będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli będziesz z nami w przyszłym roku. Boże, dzięki ci wielkie, że jesteś z nami. Firma Labor. Boże, witam serdecznie. Mistrzostwa Polski Polish Carp Masters 2017.
Witam serdecznie sponsora sektora E firmy LED Lensers i jego przedstawiciela Łukasza Kaczmarczyka. Są z nami pierwszy raz. Łukasz, jesteście z nami pierwszy raz. Byłeś w środę, widziałeś jak to wygląda. Powiedz, co o tym myślisz? No, jestem ogromnie zadowolony z organizacji, przede wszystkim medialnie i pod względem jakby rywalizacji zawodników. Miałem możliwość, że tak powiem, uczestniczyć w pierwszym zawodniku 4 lata temu. No i krótka ma pamięć. No i generalnie powiem szczerze, no, widzę, że duża rywalizacja w tym roku niesamowita. Świadczy o tym, że impreza się rozkręca i rywalizacja była świetna. Powiedz mi coś od LED Lensers. No, jesteśmy przedstawicielem tutaj na rynku polskim pod względem welkarstwa i myślistwa marki LED Lensers. Jest to marka, która jest dosyć znana, znaczy jest bardzo znana na świecie. Jest producentem latarek, które wyróżnia wiele właśnie patentów, które konkurencja tego nie ma i przez to one są mniejsze. Wy sprzedajecie to w swoim stacjonarnym sklepie? Sprzedajemy stacjonarnie na sklepie, szukamy partnerów w branży letkarskiej. W wielu sklepach letkarskich można już znaleźć te produkty. Myślę, że generalnie opinia wśród letkarzy jest bardzo pozytywna pod względem latarek i generalnie klienci są bardzo dobrze. Super, powiedz mi, kiedy spotkamy się na Mistrzostwach Polski jako zawodnicy? Jako zawodnicy, no kwestia kwalifikacji. Jeżeli kiedyś... Walczysz, bierzesz udział w zawodach eliminacyjnych? W tym roku, znaczy wiadomo, w przyszłym roku myślę spróbujemy, jako team, który będzie nas reprezentował. Super. Łukasz, serdecznie Ci dziękuję za wsparcie, za pomoc w organizacji w Mistrzostwach Polski. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku, także... Super, dzięki wielkie. Mistrzostwa Polski Polish Kart Masters 2017. Zakończyliśmy je w sumie 10-15 minut temu. Jest ze mną Mariusz Majerski, portal Kart Pasja Przygoda, gazeta Kart Pasja Przygoda. Mariusz, powiedz coś o sobie, powiedz kiedy zacząłeś pracę, jak to się rozwija, jak to wygląda, jak Ci się to podoba. Śmiało. No, praca bardzo mi się podoba, bo... Już od kilku lat zajmuję się redagowaniem czasopism. Kart Pasja i Przygoda powstało na początku tego roku. Jest to bardzo fajny projekt, który ewidentnie wyróżnia się na polskim rynku karpiowym, jeśli chodzi o magazyny karpiowe. Staramy się pokazywać karpiarzom stronę karpiową właśnie i marciarstwo karpiowe od strony takiej typowo poradnikowej, czyli każdy czytelnik, który czyta czasopismo, który wchodzi na portal, z każdego artykułu, z każdego wpisu coś wynosi. No i o to właśnie nam najbardziej chodzi. Super. Jeżeli moi drodzy nie wiecie, kto na Kart Pasja Przygoda na Facebooku wpisuje wpisy o 6 czy 7 rano, dzień dobry, to jest właśnie ten człowiek, Mariusz Majerski. Mariusz, ja chciałem Ci serdecznie podziękować za to, że tutaj z nami byłeś. Myślę, że spędziliśmy super czas. Myślę, że się spotkamy w przyszłym roku. Ja Tobie również dziękuję i musimy się spotkać. Panowie, hejka! Federacja jaka była, federacja jaka jest i federacja jaka będzie. Taki mały rys historyczny. Dlaczego coś powstało, jak to działa i w jakim kierunku to powinno według Was zmierzać. Bardzo szybko, tak jakbyście mieli być wyrwani ze snu i odpowiedzieć na 3 powinno być proste dla Was pytanie. Więc pytam. Czyli tak krótko odpowiadając na Twoje nasi pytanie... Nasi mistrzowie odjeżdżają. Nie da się krótko odpowiedzieć na twoje pytanie. Zostało powołane coś, czego tak naprawdę każdy jeden karpiarz chciał. Powołali. Pojechali, powołali, powstało. Przez kilka lat stabilizacja. Nie możemy wystartować na szerokie wody. To na to ma... Wiele czynników. Myślę, że największym czynnikiem w tym wszystkim jest kasa. Nie oszukujmy się, kasa i jeszcze raz kasa, żeby można było ruszyć dalej. Co jest teraz? Teraz na tą chwilę jesteśmy po 7 finale Mistrzostw Polski Polish Kart Masters. Myślę, że impreza z roku na rok jest coraz bardziej interesująca.
I na tą chwilę z tą ilością członków, z tą ekipą, którą mamy w zarządzie, jesteśmy w stanie utrzymać tylko jedno łowisko i pociągnąć temat eliminacji, całego cyklu eliminacji Polish Cup Masters oraz finalnie finału. Dobrze, to przechodzimy, tak już przeszedłeś tak dyskretnie do pytania, co będzie. Może troszeczkę odwagi w planach lub w marzeniach, w jakim kierunku powinna federacja się rozwijać. Przegadaliśmy 7 dni. Odwiedziło nas mnóstwo ludzi, którzy potencjalnie widzą w federacji partnera. Może na tym zakończmy. Partner. Na tą chwilę zakończyły się mistrzostwa, tydzień odpoczynku i ruszamy temat, poszukujemy łowisk. Siedzimy na stronach internetowych, poszukujemy łowisk opustoszałych, które będą w pewnym sensie atrakcyjne karpiarsko, które moglibyśmy wydzierżawić, które dzierżawa by była na takim poziomie, na którym by nas było stać, czyli niska. Do tego będziemy potrzebowali ludzi. Jeżeli znajdziemy w Cimie Dolnym, przepraszam, w tamtym roku o tym mówiłem, wytniesz. Jeżeli znajdziemy wino w Wrocławiu, wodę 15 hektarów, będziemy szukali członków wino w Wrocławiu, 10 członków, żeby mogli się tą wodą zaopiekować. Ta woda nie będzie przynosiła żadnych zysków przez najbliższe 2, 3, może nawet 4 lata, ale przerabialiśmy to ze szmaragdem. Szmaragd przez 2-3 lata dokładaliśmy do tego interesu, dokładaliśmy do tej wody. Na tą chwilę jest już trochę lepiej, zaczynamy na tej wodzie zarabiać. Nie zarabiamy tych pieniędzy, nie odkładamy tych pieniędzy, te pieniądze inwestujemy w to łowisko. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś do poprawienia. Chcielibyśmy finalnie, żeby takich łowisk mieć na przykład na początek, nie wiem, 10-15 jakichś regionów, 15 osób odpowiedzialnych za te regiony. Myślę, że tutaj by była jakaś szansa. I działających w strukturach PZW, które będą... Dokładnie, można nie PZW, można, bo czasem się to może udać bez PZW. Można działać i w PZW, można działać i w PWK i to z naszej strony nie przeczy nic, nie mamy żadnych z tym problemów. I myślę, że takie regionalne osoby, regionalne oddziały mają jakiś sens na rozwój. Chcielibyśmy bardzo, dlatego apelujemy, jeżeli macie jakąś wodę opustoszałą, fajną, pod kątem karpiarstwa, dzwońcie, piszcie, nasze numery telefonów są dostępne na naszym portalu i dużo chęci, żebyście mieli do pracy. Pozostaje mieć tylko nadzieję, żeby te projekty federacji były jak najszersze i było ich jak najwięcej. Wiadomo, że są trudne projekty, bo za nimi zawsze idzie potrzeba jakiegoś zasobu ludzkiego, żeby to zasobu realizować. Ludzkiego, bo to na tą chwilę wygląda zasobu ludzkiego bez interesowności. Wiąże to się później z jakimiś kosztami, finanse są bardzo ważne. Ale one też bezpośrednio wynikają z ilości członków, tak? I każdy powinien mieć świadomość, że im nas więcej będzie, tym będziemy mogli mieć większy kapitał, który wynika też jednostkowo z małych pieniążków. Tak? Myślę, że tak. To się nakręca samo, wiadomo. Czym więcej członków, tym większe pole manewru mamy. Czyli warto federacji za te 11 euro, żeby nie powiedzieć, że wesprzeć. 50 złotych. Jeżeli nie chcecie, nie musicie nic robić. Czekamy na ludzi, którzy chcą robić, ale warto wesprzeć, żebyśmy mogli ruszyć dalej. Nie ruszymy dalej. Mistrzostwa świata są organizowane w Anglii, czy tam prawdziwe no, mistrzostwa miasta, świata. W różnych państwach. Temat wałkowany w tamtym roku. My naprawdę jesteśmy w stanie uderzyć do Ministerstwa Sportu, odważyć się i podrążyć temat, żeby zapisać karpiarstwo jako sport kwalifikowany i starać się o to, żebyśmy mogli wysłać ekipę na Mistrzostwa Świata. Ekipę, może Mistrzów Polski, kadrę, wybierzemy kadrę najlepszych zwycięzców. Jesteśmy to w stanie zrobić, tylko potrzebujemy do tego zatrudnić prawników. Żeby zatrudnić prawników, trzeba mieć pieniądze. Żeby mieć pieniądze, musi nas być 2000. I tak to się kręci. Tak to jest. Wiarygodność, trzeba być przedstawicielami dużego środowiska, tak? Tak, to później się samo wszystko nakręca i samo później idzie do przodu. Nie zmarnotrawimy żadnej waszej złotówki, bo... To ja tylko to spuentuję, że jeśli ktoś kiedyś obudzi się z ręką w nocniku za 20 lat i powie, ale mamy nic w tej karpiowej Polsce, to był kiedyś taki wywiad w 2017 roku,
którym apelowano o to, że możemy coś razem w Polsce zmienić. Dziękuję wam panowie. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Powiedzieć słowo od siebie. Korzystając z okazji, mam tutaj naszą flagę. Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego powstała po to, żeby jednoczyć wędkarzy, żeby jednoczyć karpiarzy całego naszego kraju. Ja bym tylko chciał zaapelować, przestańmy się kłócić, zaprzestańmy niesnazek, po prostu wspomóżcie nas, wstępujcie w nasze szeregi. To jest nasza narodowa sprawa. Co ja mam więcej powiedzieć? Brawo! Polska Federacja Karpiowa. Paweł Stępień, Radosław Bada, Krzysiek Wesołowski. Hello! Ty nagrywałeś to wszystko? Bo ja tam zacząłem kurwy sadzić, nie? Nie od początku, ale tak. Jakuboje stoi, wiesz. Nie, ale nie poważnie. Wiesz, że ryba to podbieraka i co jest? Jest! Czy tak po prostu wpadła i... Kurwa, nie wiesz! Jeszcze jedno zdjęcie. Czekaj, żeby tych zadarek nie było widać. Przeszę się trochę. Panienek nie było, więc mały prezent dla ciebie. Pobudka! Dobra, mam, dzięki. Więc ostatnie słowo do naszej rybki. Wracaj po swoją mamuśkę. Z tego względu, że nasi zerwała kibice, nam się poprzednie nosy. Nasi kibice na to czekają i chcą, byś przyprowadziła tutaj całą swoją rodzinkę. Trzymaj się. Do zobaczenia. Trzymaj się! Tak, teraz karpia trzeba nawołać. Jak się nawołuje karpia? No, można taś, taś. Kaczki do tego idą. Może też przypłynąć. Ej, mamy taki, chodźcie, zrobimy taki kurwa stand-up. Ale kolor, ale w sumie, ale wiecie pan co to, nie? W sumie możesz tam zdjęcie cyknąć, zostawimy go w którymś momencie. Nie. Jak idziemy, idziemy ale tak, całą ekipą. Mamy? Jeszcze. Klinamy, tak? Tak. Okej. To ja sam to. A tu właśnie za dużo jest? Nie, to nie. Kurwa. Koledzy. Okej, ale to proszę ten, żebyście wyszli do góry. Dobra, okej. Okay. Wchodzimy z kamerą i tak dalej. Dobra. Czyli jeszcze raz. Musicie wyjść, aby ten. To ta gruszeczka, to ta gruszeczka. Panowie, proszę kurwa, macie się zachowywać. Krawiński. Andrzej Pluta. Łukasz Kujebek. World Carp Tournament. Dobra. Marcin Nowiński. Andrzej Pluta. Łukasz Kujebek. World Carp Tour. Jeszcze raz. Wiesz, co to powiedz. World Carp Tournament. World Carp Tournament 2017. Uroczysko karpiowe. World Carp zawody na każdą kieszeń. World Carp Tournament. Dobra. Okej, od nowa. Chłód zajebania, wiesz? Stój tam i mów. Oni patrzą do mnie, jak siedzisz koło mnie. Dobrze, no to tam mają ten. No to stać z aparatu, będą patrzeć. No ale będzie za bardzo mi głos zbierało. Będzie za bardzo mi głos. Będzie dobrze. Zresztą dobra, będę ten, nie? Jakaś nadzieja na to, że coś się odwróci w ostatnich dwóch dobach? Nadzieja jest tylko jedynie na to, że będziemy próbowali złapać i Fisza,